Witajcie, rozważania. Dzień dobry, dzisiaj sobota, książka. No i nie mam książki, którą skończyłem, ale mam książkę, którą czytam. Czytam sobie w wolnym czasie, co oznacza, albo w takim wolnym czasie, ale powiązanym również z potrzebą odpoczynku, bo czasami sobie czytam w wolnym czasie jakieś ambitne książki. Ta też jest ambitna, ale jest ciągle jakby w mojej wewnętrznej kategorii przyporządkowana do książki wypoczynkowej, która ma mnie odprężać i generalnie przy której mam odpocząć, a niekoniecznie jakoś się czegoś bardzo mocno nauczyć, chociaż uczę się też. To jest książka Mika Waltari, Egipcjanin Sinuhe. Ta książka wygląda. Książka, zdaje się, że to był nawet chyba noblista jakiś literacki, ale pewien nie jestem. Pewien nie jestem, bo może był gdzieś tam nominowany. Generalnie jest to stara książka, bo w 1945 roku wydana. Wiem, że on też napisał takie jakieś fajne chyba książki o Krystynie, córce Lavransa, coś takiego, ale to jest jakby trochę inna rzeczywistość. Rzeczywistość właśnie wikingów i tak dalej. Natomiast książka bardzo dobrze się czyta, to jest pierwsza rzecz. Książka jest generalnie o Egipcie i Bliskim Wschodzie, o tych wszystkich krajach, których dzisiaj nie ma, ale które były w czasach biblijnych. Myślę, że gdzieś tak w okolicach X wieku mniej więcej przed naszą erą. Może troszkę wcześniej, bo troszkę później. Także Egipt ciągle jest najważniejszy, ale jakby trochę już się chyli ku schyłkowi. Jest to zresztą moment, kiedy pojawia się ten jeden z takich właśnie faraonów, którzy no, wierzyli w monoteizm, co zresztą pokazuje, jak to było rewolucyjne i jak się kompletnie nie miało jak przyjąć w Egipcie z różnych przyczyn. Jest to książka, gdzie ewidentnie jeszcze nie doszedłem do momentu, kim jest główna postać, ale tam trochę się gdzieś pojawia. Także, no właśnie, zawsze gdzieś w książce są takie dwa elementy. Jeden to jest jakby ten główny wątek, taki powiedzmy personalny, dramatyczny, który gdzieś wprowadza pewne napięcia osobiste, a drugi zawsze dla mnie w pewnym sensie ciekawszy, czyli wątek przedstawionego świata, jak ten świat wygląda, że ten świat faktycznie jest zgodny z pewnymi historycznymi realiami, co oczywiście do końca nie jestem w stanie zweryfikować, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że wiarygodnie wygląda. I to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, kiedy się czyta. Wątek tej głównej postaci też jest bardzo ciekawy i jest to lekarz. Jako lekarz właśnie ma, w ogóle tak sobie pomyślałem nad tym, że właśnie lekarze jednak mieli zawsze dostęp do szczególnych miejsc, no bo po prostu wszyscy chorują. Skoro wszyscy chorują, to ci lekarze są wszystkim potrzebni, także też taki w ogóle jakiś wątek odnośnie znaczenia lekarzy. I co? I książka, która właśnie daje pewną taką też pewien wgląd w rzeczywistość politeizmu, rzeczywistość różnych też konfliktów politycznych powiązanych z jednej strony pewną taką pewnym sceptycyzmem poznawczym, religijnym, no a z drugiej strony jednak z pewną rzeczywistością różnych przemyśleń i twierdzeń, które do dzisiaj nam towarzyszą właśnie w tym wymiarze. Ale ten wymiar nie jest jakby główny, chociaż z drugiej strony autor tego wymiaru nie pomija, co jest bardzo ciekawe. Książkę czyta się dobrze i myślę, że dla każdego chrześcijanina też właśnie ta dodatkowa perspektywa do tego, że to są czasy Starego Testamentu. Myślę, że może być ciekawa i pouczająca, osadza trochę nasze czytanie Biblii w szerszym kontekście. Podpowiada pewien klimat, pewien kontekst kulturowy, który nie zawsze dla nas może być prosty, a jednocześnie ciągle jest powieścią, którą się dobrze czyta, a nie jakimś opracowaniem naukowym, co ewidentnie myślę jest wartością i co w ogóle jest chyba taką jedną z ciekawszych rzeczy. Pamiętam kiedyś też chyba mówiłem o tym cyklu barukowym Stevensona, który tłumaczy czasy Newtona, czasy właśnie XVIII wieku, tych wszystkich przemian i jest to myślę książka wierna, a jednocześnie jest powieścią, co ciągle jakby daje tą świeżość, dodaje pewnej dynamiki
i sprawia, że łatwiej się tą wiedzę przyswaja. Także polecam na czas wolny Egipcjanin Sinue Mika Waltari. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że właśnie możemy poznawać historię w różny sposób i dziękuję Ci, Panie, też za to nasze miejsce dzisiaj. Daj nam, Panie, wykorzystać je jak najlepiej. Z Bogiem i do zobaczenia.